Каждый крок просто был отрубальный. Но с тем же, то не тупал транспорт годинкой, а не две. До 8, 10, а даже 12 годин. Как же лица было с Халича, просто до Ущих Górnych przetransportować gościa. No nie dość, że się męczył ten gość, który tutaj leżał i męczyli się i ratownicy. No ale właśnie, jeszcze jak nam się jakaś osoba udała, chudzina, lekka, no to można było. Ale były i ponad setkę, także nie wybierało się, kto uległ wypadkowi, trzeba go było nieść. Z tym, że to już jest właśnie historia, nie używamy tego sprzętu, po prostu już nie straszymy turystów, że będziemy ich w siatce nosić. Także teraz już wystarczy tej gorączki zjeść, odpowiednio tak mówię, i helikopter nam pomaga. Z tym, że nie zawsze nam może pomóc, bo jeżeli jest słaba widoczność, a często się zdarza w górach, mgła niesamowita, do 10-12 metrów, 20 metrów widoczność, tylko to niewiele zrobimy. Wiatr znowu kołysze nas, także nie można nawet zjechać. No, ale... Helikopter gdzie stacjonuje? Proszę? Helikopter gdzie stacjonuje? Tutaj, helikopter. Gdzie najbliższy, gdzie jest stacjonuje? My, helikopter tutaj za, to, przed, za mostem. A w Sanoku jest, tak? Tak, tu jest lądowisko. No, no, no. A centrala jest niedaleko, tam na ulicy Mickiewicza, za Sanem. I ratownik teraz cały czas po prostu siedzi w tym. No jeżeli jest tylko akcja, to ma 7 minut na dojście od centrali do tego. I cała akcja z Sanoka jest jakiś... Tak, 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 bo tutaj jest centrala GoPro. A z tym, że mamy w górach, mamy w Ustrzykach Górnych, mamy całodobowy dyżur na Połoninie Wetlińskiej, w Cisnej. I po prostu no, w zimie to jest w Ustrzykach Dolnych, przy Wyciągach. A po prostu najdalej na zachód to jest Dukla. Taka jedna. Tam już się w Beskidzie Niskim mamy kontakt z grupą krynicką. Także współpraca z krynicką grupą i to tak to wygląda. No, jak często są takie? Są, często się zdarza? No zdarzają się. Szczególnie teraz w tym roku są po prostu akcje poszukiwawcze. Gdzieś wczoraj zginął w rejonie Widery. Szukali, ale odnaleziono go. Po prostu później jakieś tam złamania są, później skręcenia, rany różnego rodzaju. Także co się dzieje tam w górach cały czas jest po prostu ruch. Dziwię się, że to, tak, tutaj że też, chociaż nie, nam się jakby bardziej kojarzy, że więcej wypadków jest w górach wysokich. Proszę. Znaczy, my mamy takie skojarzenia, że...